Kasier w teatrze sprzedał 42 bilety. Bilety kosztują 29 zł za sztukę. Wykorzystaj zaokrąglanie, żeby oszacować ile złotych wpłynęło do kasy. Gdybyśmy chcieli dowiedzieć się ile dokładnie złotówek zainkasował kasier, zapytalibyśmy ile to jest 42 razy 29. 42 bilety razy 29 zł. Policzylibyśmy takie mnożenie i gotowe, ale w przypadku szacowania nie musimy liczyć dokładnie. Chodzi natomiast o to, żeby policzyć szybko i żeby policzyć w pamięci. Najpierw zaokrąglimy sobie te liczby, a potem będziemy mnożyć. No to zaokrąglamy. Mamy tylko dwie pozycje w każdej liczbie, więc będziemy zaokrąglać do najbliższej pełnej dziesiątki. Bo taka jest największa cyfra, oznacza dziesiątki. Jeżeli chcemy zaokrąglić 42 do najbliższej wielokrotności 10, robiliście to już pewnie wiele razy. Dwójka na pozycji jedności jest mniejsza od 5, więc zaokrąglimy w dół, czyli Najbliższą dziesiątką w dół będzie 40. Zaokrąglamy w dół do 40. Jeżeli chcemy zaokrąglić 29 do najbliższej wielokrotności 10, to patrzymy na dziewiątkę na pozycji jedności. Dziewiątka jest większa lub równa 5, czyli zaokrąglamy w górę. Najbliższa pełna dziesiątka w górę od 29 to 30. Można sobie też na szybko pomyśleć tak: 42 to całkiem blisko 40, a 29 to całkiem blisko do 30. To najbliższe wielokrotności dziesiątki, jakie można znaleźć. No i tak przybliżone liczby możemy teraz pomnożyć. Możemy wykorzystać tu pewną sztuczkę. Nie jestem pewien, czy wiecie, dlaczego ona działa, ale. To mnożenie można zrobić tak. 3 razy 4 to 12 i dopisujemy te dwa zera. 40 razy 30 to to samo co 4 razy 3 i dopisane dwa zera z prawej. I tak zrobimy. Ta czwórka razy ta trójka to się równa 12 i dopisujemy to 0 i to 0. I mamy 1200, czyli kasjerowi zapłacono za bilety około 1200 zł. Takie jest nasze oszacowanie. I szacunek dla kasjera.